W dzisiejszym odcinku umrzemy. Nie musimy się przekonywać. Witamy w programie Mniej Więcej. W programie, którym giniemy. Właśnie, dlaczego giniemy? Tak. Bo gadamy o tym cały czas, a odcinek jest dzisiaj szczytny. Tak, jest szczytny, ponieważ jest to odcinek charytatywny. Tak, to prawda. Gdzie cały dochód z tego odcinka będziemy przekazywać na pajacyka. Oprócz tego jeszcze dodatkowo będziemy przekazywać 1000 zł ze specjalnym gościem, którego zaraz poznacie. Dokładnie, ale jak wiecie, diabeł tkwi w szczegółach. Gdzie jeszcze tkwi diabeł, jak się to mówi? Ostra la vista, baby. No i naszym gościem jest Blow, specjalista od gorącego jedzenia, tak zwanego. Gorącego, tak. Witam serdecznie. Gorący specjalista od gorącego jedzenia. Jak ci się podoba studio? Bardzo mi się podoba nowe studio. Cieszę ogólnie po ostatnim moim odcinku, gdzie jadłem coś ostrego, obiecałem sobie, że już koniec, ale Mandzie zadzwonił, super cel, charytatywnie jemy. Dokładnie tak. I to tutaj... jest małe, strasznie jest to niewielkie to. Mały, ale wariat. Mały, ale wariat, tak to się mówi. Mamy przed sobą Ghost Pepper, to ma jakąś ładną nazwę, nie wiem w jakim języku, ale istotne jest, że mamy milion skowili, tak? Tak, Naga Jolokia, milion w górę, zależnie od tego, jaka się trafi papryczka. One są suszone. Trafi. Będziemy je przegryzać, połykać i nominować, kogo jeszcze nominujemy do tego czasu. Właśnie, bo też jakby chcielibyśmy, żeby każdy z youtuberów, który będzie nominowany, również płacił coś i pomógł. Pomógł nie musi to być 1000, nie może być więcej. Kto jak czuje, zapraszamy, więc może od prawej ode mnie do lewej nominujemy każdy po jednym, więc ja mojego łysego przyjaciela, Tomek Gimper Działowy, zapraszamy, wiem, że jesteś fanem rzeczy, które są ostre i gorąco zapraszamy. Ja Stewarda tutaj nominuję, raz jadł coś ze mną ostrego i... Przeżył? Tak, przeżył i powiedział, że nigdy więcej, także może się skusi. Okay, ja masz? Nominuję Klamera. Klamer, weź sobie z wszystkich swoich przyjaciół, ponieważ wiem, że samemu sobie nie poradzisz. 5 sposobów. Żony też możecie wziąć. Chcę to zobaczyć. Dobra, czyli mamy już nominację. Wiemy, co robimy. To teraz jak to przełkniemy wszystko. Więc mamy kilka ułatwień. Otóż każdy z nas ma co najmniej kubek wody. To jest tak, na start. To musimy przepić, bo to kwestia jest taka, że jest możliwe, że jak to weźmiemy do ust, jak to przegryziemy, to po prostu nie będziemy mogli tego przełknąć. Zatem to trzeba wodą popchnąć tak. Żołądek. Mamy jeszcze na co ja się zgodziłem. Z ułatwień mamy jeszcze, każdy z nas ma karton mleka, bez laktozy, jakby to miało znaczenie. Na ten moment masz ten blok. Naprawdę bez laktozy? Tak, naprawdę bez laktozy. Tak, mamy mleczko bez laktozy, to ma sens. Plus mamy jeszcze przygotowany każdy z nas po jednym w zasadzie pucharku, można by to nazwać, dokładnie lodów. Tak. I słuchajcie, cel jest taki, żeby to przełknąć i jak najdłużej wytrzymać bez tych wszystkich wspomagaczy. Taki bo jest zamysł. Oczywiście nie będziemy oceniać osoby, ale nie będziemy oceniać tego, który oceniasz osoby, która odpadnie pierwsza, ale wiadomo, że to i tak będzie piekło. Dawaj, 3, 4. 3, 2 i 2, czyli mamy 7. Bum, bum, bum. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Dobra, już wiem, która jest moja, mojej mini. Dobra, ja wezmę... Strzelał mnie, daj, zostaw ją Blue'owi, jest ten gościem numer, dzisiaj. Ten numer. Dzisiaj gości, ja lubię cię, Karol, ale... Ale nie aż tak. Ale wiesz, o co chodzi. Dzisiaj na moim miejscu zrobiłbyś to dobrze, samo. Dobrze, ja powiem może w ogóle to, że nigdy się nie stresowałem ostatnio nagraniem na YouTube. A teraz się stresuję. Miało być luźno. Czyli mogę sobie wybrać. Tak, teraz już wybieram jedną z tych dwóch. Którą byś wybrał? Jakaś część mówi nie będę pytał Mandzia, bo... Jakaś część mówi mi, że to bym wziął, bo wydaje się chudsza tutaj. Z drugiej strony ta jest taka zawinięta. No właśnie, wydaje mi się, tą bym wziął szczerze. No to atakuj tę w takim razie, bo to jest chyba troszkę mniejsza. Gdy tak porównasz, to jest taka chyba zbliżona. Liczcie objętość papryczek, jakby to miało jakiekolwiek znaczenie, słuchajcie. Dobra, wezmę tą. Weźmiesz to, okej, dobra. Mandzio? Ta zostaje dla mnie. Dobra, pozbywamy się deski, mamy wszystkie wspomagacze. Tu masz swoje, masz mleko pod ręką, mamy mleko pod ręką, mamy wszystko. Czym przełykamy to? Bo to musimy przełknąć. Wodą przełykamy. To co? Gryz i przełknięcie. Gryz i przełknięcie. Ile przeżyjemy, nie? Ja nie mogę pogryźć kilka razy. Możesz. Proszę bardzo. Możesz, proszę bardzo. To co, panowie, na trzy? To jest smacznego. Smacznego. Na szczyt. Wasze zdrowie. Wasze zdrowie. 3, 4. O, połknąłem. O. Ja pogryzłem kilka razy. Okej, musiałem połknąć. Ej, trzęsę się. Dobra? Jest okej. Okay. Dobra, razie, pierwszy proces cała zrobiony. Cała mi się szczęka trzęsie od tego. Proces jest pierwszy pod kontrolą. Na razie się robi bardzo ciepło.
Ciężko jest oddychać, pierwszy połknąłem. Bo za szybko chyba połknąłeś, odnoszę takie wrażenie. Nie wiem jak wale, ja nie mogłem od razu wiesz pogryźć i od razu połknąć, tylko musiałem trochę kilka jednak... gryzów wziąć tak, i wtedy mogłeś połknąć. Mi się dwa razy odbiło jeszcze od przełyku. Ej, wiecie co, nie jest tak źle. U mnie też nie jest źle, chociaż nie czuję żoło. Czekajcie, to do uszu mi idzie się. Ale Mandziu widzę, że... A, Mandziu zadziałała. Mandziu chyba miał dobrą tą patryczkę. Dobrą patryczkę, dobrze dobraliście. Przegrana w tę grę okazała się być zgubna w skutkach dla ciebie. Czy to jest dla jej mierzy czas? Tak, Sebastian nam mierzy cały czas, więc będziemy widzieli. Dobrze. Słuchaj. Co tam, Blopa, jest dobrego? Jak ci się tutaj jak w ogóle podoba? Twoje przeżycia z ostrym jedzeniem? Może powiedz, jak tam przeżycia z ostrym jedzeniem? Aż tak ci siadło? Tak. Przepraszam, zapomniałem, nie mogę pić. Tak, nie pijemy. Nie pijemy. Wszystko ja odsuwam od ciebie tutaj. Chociaż te lody tak kuszą. Kuszą, bo są smaczne. Kuszą. Ogólnie super studio. Jestem zaskoczony. Bałem się, że będzie... Mandziu, jak? Mi się trzęka z całego szczęścia, bo ja przygryzłem kilka razy tutaj i dopiero później połknąłem. Ale jak później będzie fajnie. No. Ona się trochę uwalnia, ona jest suszona. Ja czuję tutaj ja przy budujące się. Już zaczyna docierać. Już tutaj, ja już tutaj czuję, powoli tutaj. Najgorsze, że chłopaki mnie zaprosili tutaj do siebie. Mówię, dobra, luźna nagrywka, wchodzę, nagrywam. Oni najpierw do jakiejś restauracji mnie zaprosili. Zaczynają mi opowiadać o tym wszystkim. Ja mówię, kurczę. Karol, jeżeli będziesz się źle czuł, możemy wezwać zawsze pogotowie, mówimy. A najgorsze, że przeczytałem w internecie, że ktoś po zjedzeniu ostrej papryki miał przełyk. Wypalony. Tak, to więc szok. Zastanawiam się, jak to działa wtedy. Nie, bo tak powiem ci szczerze, że jest ciężko, ale nie jest to nie do tak, przeżycia. Jeżeli się okaże zaraz, że... O, chyba kogoś zadziałało. Ja czuję ostrość w żołądku. Powiem wam, ja przełyk. Jeżeli okaże się, że to przez to, że od razu połknęliśmy, a nie przegryźliśmy, w ogóle nie ma zastosowania w ustach, tutaj mamy zapasową trójeczkę, którą przegryziemy i wyplujemy, żeby było uczciwie, żeby to był prawdziwy ostry challenge. Chyba ty, Mandziu. Chyba mogę się ja to zrobić. Ja bym na to wszedł, ale to ja bym dał jeszcze nam jakieś 30 sekund tutaj. Posiedźmy jeszcze. Jak twoje poprzednie doświadczenia z ostrym jedzeniem? Moje? Tak, bo ty miałeś bardzo dużo. Ty próbowałeś najostrzejszego chipsa, najostrzejszej czekolady. Nawet najostrzejszego lizaka po prostu. No i po tym lizaku chyba stwierdziłem, że koniec. Ale no, zawsze się boję jakoś zdrowotnie, czy to jakoś się nie odbije. Nie martw się, my zdrowotnie robimy w tym programie różne rzeczy, które są sprawdzane po fakcie, jak to zjemy. Wiesz co, powiem szczerze, że spodziewałem się dużo gorzej. Weźmy mój żołądek. Bo był gorszy dużo. Nie przegryźliśmy tego, dobra. Nie przegryźliśmy. Myślę, że musimy powtórzyć przynajmniej tutaj przegryzienie. To powtarzajcie. Musimy przegryzienie. Ty nie chcesz? Nie. Ja spróbuję. Ja uważam, że nie możemy mocno. My chcemy możemy po łyku? Możemy po łyku? Usta mnie piekło trochę, ale no to właśnie o to chodzi. Okay. Wiesz co, przegryź, ma swój kubeczek tam, masz ten swój specjalny kubełek. Mam. Kilka razy przegryźmy to. Może połówkę, co? Nie, przegryź kilka razy i po prostu wypluj. Boże, mój żołądek. Masakra. Nie czujecie żołądka swojego? Czujemy żołądki. Ja czuję żołądki. Kto pierwszy skorzystał z lodu? Ja pokończę, ja popatrzę po prostu. Popatrzysz? Dobra, gryziemy? Dwa razy, dwa, trzy gryzy i wypluwamy, okej? Okay? Mój żołądek. O Jezu, czuję tutaj, pojawia się tutaj. Dwa, trzy gryzy i wypluwamy? To jest, będzie zły pomysł, ale czego się nie robi, słuchajcie? Chcemy, żeby było hardkorowo bardziej. Możemy z wodą, czy nie? Co oni w ogóle nie, robią? Nie. Po prostu kilka gryzów i tego. Dobra. Ja tu umieram, a wy... Dobra, go. Jesteś rady? Tak, trzy, cztery. Chorzy. O nie! Ziarenko jedno! O! O, panie! Teraz walnęło. Teraz walnęło. Mandziu, nie ma nic złego w przegrywaniu, naprawdę. Warto się do tego przyjrzeć i się czegoś napić. Jak, Blow? Smaczne lody? Smaczne, ale mój żołądek, powiem ci, że wybucha. O! Nie, to była dobra decyzja. Głowy mi się kręci. Teraz już. Usiedzę to. Zaraz staniesz. Ignacy, stoisz. Jeszcze nie stoję. Wstajesz. Jeszcze nie muszę zaraz stawić. Przysiadę. Zaraz będziemy robili przysiady, ale jeszcze siedzę. Żołądek. Ginie ci? Giniesz? Masakra. Idę do toalety. Nie wolno. Nie wolno wychodzić. Nie mogę? Możesz nie. wychodzić tylko do zakresu, możesz gdzie pouderzać, patrzą. Możesz pozwiedzać. Chcesz pozwiedzać? Studio? Nie, możesz. Dobra, spokojnie. Jest dobrze, panowie. Nie jest tak źle. Ten język. Pogryzłeś to dobrze? Aha. Ja nie wiem, co wy musicie czuć. Wiesz co, najgorsze. I w sumie nie chcę nadmierzyć. Mamy jeszcze jedną dla ciebie. To może ponadmierzyć. Wezmę do domu. Na przełyku, wiesz? Język. Język mniejszy. Nie, jest dobrze. To co, nie kapitulujesz, Mandziu? Bo ja tu mogę posiedzieć. Nie, ja nie kapituluję. Nie możesz tego wygrać. Oczywiście, że nie dam to ci wygram. Tego. Nie. Wyglądasz jak trup, Mandziu. Zaraz przegrasz. Nie mam... Tu już beczysz cały. Daj spokój. Dobra. To ci powiem, co zrobię. Jeżeli teraz skapitulujesz, to wezmę i połknę jeszcze jedną. To proszę skapituluj, powiedz, że przegrywasz. Ignacy Łukowski, ja Łukasz Samoń z programu Mniej Więcej, prowadzący programu Mniej Więcej, działacz na kanale Mandzio,
ex-działacz na kanale X-Man, na kanale Łukasz Samoń, kapituluje i ogłaszam, że wygrywasz ten challenge. Naprawdę? O Jezu. Pewnie. Ty jesteś na... Pewnie, robimy to, dobra. To co? Moi drodzy, zachęcamy gorąco do wpłacania na różne. Ale to jeszcze nie jest koniec. Oczywiście, jeszcze zobaczymy tego, oczywiście, ale zachęcamy, zachęcamy. Dobra. Mogę wodą przepić? Podziwiam cię, Ignacy. Tak, mogę wodą? Muszę, ale musisz poprzegryzać to. Muszę przegryźć i popić wodę, okej? Okay? Dobra, to go. Naprawdę? Dobra, nie, czuję się, jestem najgorszy w jedzeniu ostrego jedzenia, ale... Ej, ale szczerze mówiąc, nakręciliśmy się, myśleliśmy, że będzie dużo gorzej. Druga jest dużo gorsza. To, że ja to... To jak ja to przegryzłem tak full, to też właśnie tak miałem. Zaczną ciebie zaraz świerzbić ręce. Zaraz zacznie ci się troszkę kręcić w głowie. Trochę będzie ci ciężej mówić, Ignacy. Zrobisz się troszeczkę czerwony, może trochę w gardle zacząć cię drapać, to daj mi jakieś wyzwanie, sam ci wypowiedzieć. Ale to nie chodzi o wypowiedzenie, ja chcę zobaczyć, wiesz... Dawaj! Zaraz tutaj na jednej nodze będziesz musiał jaskółkę zrobić. Zrób jaskółkę. Nie wiem, czy tutaj... Tutaj, za nami. Odsuniemy się na boki. Bardzo proszę. Karol, chodźmy. Proszę bardzo. Hop. Nie trafię w nic nogą. Hop, 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 hop. A nie, nie podciągnę wyżej, bo się wywalę. Tyle mi starczy ze skółki. Nie, jest okej. Okay. No podziwiam cię, Ignacy. Ja jestem tutaj największym przegranym, ale wydaje mi się, że to jest szczytny. Nikt, nie jest nikt tutaj nie jest przegranym, bo wygrywa pajacyk, gdyż dzieciaki dostaną na obiadki i dostaną jeszcze od innych youtuberów, co mamy nadzieję, że wezmą udział w tym challenge'u. Tak, Stuart. Stuart, Klamer z ekipą i z żonami. Ja naprawdę liczę na to, że zrobicie jakiś super... Cross 10-osobowy. Ignacy, jakieś słowo dla Tomasza. Tomasza, nie zjem ostrego eco. Działkowicz, ja zrobiłem dwa, chociaż połówkę musi zrobić. To jest do przeżycia. To jest do przeżycia. Nauczyłem cię jeść kebaby na ostrym sosie. Teraz możesz zjeść normalny, ostrą papryczkę. Karolu, bardzo chcielibyśmy tobie tutaj podziękować za wystąpienie. Czy będziesz oglądał kolejne odcinki mniej więcej w każdy wtorek i sobotę o godzinie 18? Oczywiście, subskrybuję i łapkuję. A wy właśnie. Ty subskrybujcie, bo jest możliwość, że jeszcze nie stał się pierwszym youtuberem w Polsce. Naszym zdaniem już jest, ale to za chwilę będzie oficjalnie. Zatem wejdźcie na jego kanał i go subskrybujcie. Dziwne rzeczy będzie. Podobne, robimy często podobne rzeczy, też robimy. Tak. Mniej więcej, a twój kanał to są całkiem podobne. Dobra, jest bardzo źle już. Także jest bardzo źle. Poczekaj, jeszcze 30 sekund Ignacego. Nie, nie, 30 sekund wytrzymał. Naprawdę nie. Dobra, Ignacy, weź, ja chcę zobaczyć ulgę na twoich tego. Dobra. Wygrałeś. Chcę zobaczyć, bolisz mleko czy lody? Nie, w sensie tak, boli łeb, boli przełyk, boli gardło, piecze, wszystko, mam dreszcze. Ale jest mi się dobrze, że to zrobiliśmy. Podziwiam cię. Przeżyję to, w sensie nawet nie sądzę, że będzie tak źle. Myślę, że źle będzie rano, jak pójdę do toalety. Dzięki wielkie, pomagajcie. To jest zaraźliwe, to jest fajna rzecz. Dzięki, Blow. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Hejo. Pa, pa.